been a good friend. Been there through the thick and thin. And I know it's never gonna end. Cause you've been a good. Witam was w kolejnym vlogu Niewymalowana i uczesana, ale stwierdziłam, że wyjdę z młodym na szybki spacer, ponieważ trzeba wykorzystać moment, że jest słonko piękne, a nie mgły. Pamiętajcie, nie wychodźcie nigdy z dziećmi na spacery, jak jest mgła, ponieważ no, dzieci mogą wtedy bardziej chorować. No, także jest ładna pogoda, jest chłodno. Nie wiem, ile może stopni. Może jest 0, 1. Wykremowany, wyupatulowany, wyubierany, ale taki był marudny, nie chciał jeść, więc stwierdziłam, że wyśpi się w wózku. Także zaczynamy kolejnego vloga. Postaram się w grudniu dawać częściej vlogi. A to drugie? A to drugie? Co? A to potęga? Wisła to jest potęga, Wisła najlepsza jest, Wisłę trzeba szanować, Wisła najlepsza jest. Wisła to jest potęga, Wisła najlepsza jest. Ona by tak chciała być tu ze mną. Lęko, ona by tak chciała tańczyć ze mną. No, w nocą, kiedy gwiazdy zejdą i wrócą na chatę, patrzę prosto w oczy. Patrzę jej na dupę, to potem przyszłej nocy. Ja znów nie wyglądam, gdyż jestem niewymalowana, ale chcę szybko załatwić, więc tak naprawdę tylko młody go nakarmiłam, troszkę się uspokoił, to jadę, jest tak naprawdę już po 10, dobra, po 11. Widzieliście, że wczoraj byłam na meczu, tak? W piątek też jadę do Zabrza. Tak, mamusia mi została z młodym, więc bardzo fajnie. Więc mogłam się wyszaleć, powiem wam szczerze, i byliśmy na młynie, tak, czyli tam, gdzie są te flagi, pirotechnika i te wszystkie rzeczy. Więc do tej pory jeszcze gdzieś tu nie będzie widać. Mam w środku jeszcze konfetti, bo rzucaliśmy wczoraj konfetti. Miałam je wszędzie, wiecie o tym, że nawet miałam w staniku i w bieliźnie. Tak, bo jak już przestaliśmy rzucać na tym, no to potem się między sobą zaczęliśmy rzucać. Było ciekawie. Także teraz was biorę ze sobą na Kraków. Jedę po buty zimowe i jedziemy do Ikei, bo muszę te półki zobaczyć, kupić. I taki tam stolik mały chcę zobaczyć, więc co? Zapraszam was na ostatni dzień ze mną. Znaczy się w tym vlogu ostatni dzień, ponieważ wrócę i najdalej jutro po przyjeździe od lekarza, jak młody będzie spokojny, mam nadzieję. Złożyć tego vloga, żebyście go dzisiaj lub jutro mieli. Także tak.
A dlaczego jutro ma być mowy spokojny? Nie wiem, czy będzie spokojny, gdyż jutro idziemy na szczepienie. Niestety. Mam nadzieję, że będzie spokojny. Także ja jadę i zobaczymy się pewnie już w Ikei. Tak. Także jesteśmy już po szczepieniu. Wczoraj w Ikei kupiłam tylko półki i takie rurki do kuchni, ale to wam wszystko pokażę tak naprawdę, jak już będzie zrobione w remoncie. Jest już 11:30. Ja mówię cicho, bo młody śpi. Jesteśmy po szczepieniu. Płakał troszkę. Podczas szczepienia wiadomo, bo to jest jednak ukucie, ale potem się uspokoił. Usnął i tak śpi, więc przełożyłam go tylko do łóżeczka i muszę poukładać, bo rano wychodziliśmy szybko. Poukładać i za chwilę będzie pewnie jadł mój skarbek. Także jest bardzo grzeczny, jak słychać. Trzymajcie kciuki, żeby się nic mu nie działo, żeby nie płakał. Tak, a ja dzisiaj mamy wtorek. I co? Aha, no i nic. No i tak naprawdę już nic nie będę robić, także jak widzieliście, wczoraj byłam w Ikei, jadłam kuleczki mocy i kuleczki mocy też kupiłam do domu. Można zawsze w sklepiku szwedzkim kupić te same klopsiki, co tam się robią i tak samo jest ten sos, także ja polecam, bo są pyszne. Dzisiaj będzie na obiad taki szybki, bo mama była ze mną u lekarza. Także ja kończę tego vloga. Do zobaczenia w kolejnym Buziaki. Pa. Czy was też już denerwuje, że jest początek grudnia i już są piosenki świąteczne? Massacre.